Dzień dobry, witam Was serdecznie u Amatora w Kuchni. Słuchajcie, na początku bardzo wszystkim dziękuję widzom za liczną subskrypcję, jaka wpadła już u mnie na kanale, ponad 3000, więc no, dla mnie jest to niezmierne zaskoczenie, że aż tak wielu z Was mnie ogląda. Także dziękuję jeszcze raz i zapraszam na kanał, tak abyście nie uciekali i zostali ze mną dalej. A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, co będzie? Dzisiaj zrobię od dawna wyczekiwany przeze mnie na kanale chlebek turecki. Chlebek turecki, który chcę spróbować i zobaczyć, jak on smakuje. Także za chwilę Wam podam składniki i będziemy działać. Chlebek turecki dzisiaj. Składniki, słuchajcie, z których zrobimy ten chlebek turecki, to tak. Tutaj mamy 150 ml ciepłej wody, 150 ml ciepłego mleka, drożdże. Na pół kilo mam akurat tutaj 7 gram. Pół kilograma mąki, mam pszenną mąkę. Będą nam potrzebne około 2 łyżek oliwy, płaska łyżeczka soli i łyżka cukru. No i oczywiście będą nam potrzebne jeszcze miska oraz patelnia. Zaczynamy, słuchajcie, w pierwszej kolejności od tego, że mamy tutaj solidną miskę i przelewamy ciepłą wodę, ciepłe mleko i dodajemy drożdże. W tej chwili sobie to wymieszam. O, od razu lepiej. Dobrze. Damy do tego cukier, sól pomieszam i dodamy do tego w tej chwili pół kilograma mąki. Widzę, że ciasto dosyć się lepi jeszcze, więc podsypiemy sobie jeszcze mąką, tak aby ciasto fajnie się odlepiało od ręki. I już jest konsystencja dosyć fajna. Jeszcze do tego ciasta dodamy 2 łyżki oliwy i niech ono wsiąknie. Proszę bardzo. I niech wpije to ciasto. I praktycznie będziemy mieć wszystko z głowy, możemy zostawić do wyrośnięcia. Ja jeszcze delikatnie podleję, tak aby nam się później fajnie ciasto odlepiło, gdyby na folii wzięło się i przykleiło. Także teraz ciasto zostawimy mniej więcej na godzinę, przykryjemy w ciepłym pomieszczeniu. Ciasto, jak widać, wyrosło dosyć fajnie, dużą miskę mam, więc teraz to ściągniemy. Będzie nam potrzebny taki wałek,
i mąka. To mamy. Więc teraz muszę troszeczkę wysypać mąki na blat. I ciasto przełożyć. Proszę bardzo. O, elegancko. I jeszcze delikatnie pozagniatać. Trochę rozprasuję. I podzielimy na równe kawałki. Nie ten nóż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Teraz uformujemy z tego z powrotem kulki okrągłe i później będziemy rozwałkowywać. Łyk kawy przed robotą. No i co? I teraz będziemy delikatnie rozwałkowywać nasze ciasto, tak aby nam wyszedł fajny krążek. Patelnię musimy dosyć mocno, słuchajcie, rozgrzać, aby ten chlebek położyć na patelni, a później będziemy obserwować i obracać z jednej strony na drugą stronę. Będziecie to widzieć. Patelnia solidnie rozgrzana, więc teraz muszę wziąć nasz chlebek i go położyć. Już cholera jasna. O, całe szczęście. Dobra. Udało się jakoś. Może nie będzie taki okrągły, bo widzieliście, co się stało. I czekamy, aż zaczną pierwsze bąble, pęcherze z powietrzem wychodzić i wtedy będziemy go przewracać. Jak widać, pojawiają się pierwsze pęcherze i za chwilę to przełożymy. Proszę bardzo. I następna strona. I teraz zobaczcie, już zaczyna fajnie wyrastać. Zobaczcie, jak rośnie. Super. Pięknie rośnie. Idealnie, patrzcie. Teraz przykręcimy i zrobimy to na mniejszym ogniu. Brawo, zobaczcie. Za chwilę Wam pokażę moje wypociny. Zobaczycie, jak te chlebki wyglądają. No powiem Wam, najlepiej patelnię mieć z grubym spodem, bo nie zawsze może nam wyrosnąć ten chlebek, ale mnie się część udało. Także już Wam pokazuję, jak to wygląda. Proszę bardzo, a chlebki wyglądają w ten sposób. Zobaczcie, jakie są fajne, elastyczne. Dużo tych chlebków wyszło. Zobaczcie. A jaka propozycja może być? No może być
różna. Teraz na przykład jedną z wielu propozycji mogę Wam zrobić tak, że posmaruję to rozgrzanym masłem z pietruszką. Można dać do tego cokolwiek chcecie. A w środku jak wyglądają? Już Wam pokażę. Proszę. Elegancko. Możecie sobie fajnie rozerwać środek i do pochewki dać po prostu co chcecie. Jaki przysmak byście tylko chcieli zawinąć i konsumować. Roztopione masło, zielona pietruszka. Do tego jeszcze dam granulowany czosnek. Proszę bardzo. Pomieszam czosnek, masło i można to fajnie posmarować. Ależ to pachnie, słuchajcie, rewelacyjnie. Proszę bardzo. I niech sobie to wszystko teraz fajnie wystygnie, zastygnie. Będzie rewelacyjny chlebek. Super. A ja skosztuję to, co było urwane wcześniej. Obmoczę sobie na masełku czosnek. Rewelacja. Pychota. Bardzo dobre. Masło, pietruszka, czosnek. Pozdrawiam Wam serdecznie, amatorsku. Chlebek. Tak, tureckie.